niby oni mają bardzo fajny system naprawy, 7 dni, oczywiście do 2 tygodni nie ogólnie, ale potrafią 7 dni naprawić i nawet w ciągu tygodnia odesłać komputer naprawiony z powrotem, więc oni naprawy mają bardzo szybko. No okej, okej, ale jaki jest haczyk? Aczkolwiek laptopy są złożone z kiepskich komponentów, to znaczy, że... Że się psują to... często. Nie. Znaczy, może nie to, że się psują, tylko... Może powiem tak, drodzy widzowie. Płyty główne, które są tworzone, mają te... Ty będziesz za to wiedział. Chodzi mi o to łącza na płycie, te zwoje te takie wtapiane. Oj, po takich... To co się tam lutuje niby, te, wiesz, te łącze, takie te ścieżki, to się nazywa. Już wiem, o co ci chodzi, a nazwa mi wyleciała z głowy, wiem, o co ci chodzi. To nazwa, więc te ścieżki, które są na płycie, one zawsze się tak się mijają, tak na srebrno. Albo złoto, czasami na złoto też. A czasami na złoto, tak. To na przykład odpowiadają na przykład za czujnik temperatury na przykład. A czy ta sama ścieżka po prostu. No, i czasami potrafi się zepsuć i te wentylatory chodzą non stop. Ja mam się tak mówię dla tobie. Aha. Mi obudowa cała pękła przy touch padzie, więc jednak plastik nie jest dobrą rzeczą, naprawdę. No ale co, była taka piosenka Plastik is fantastic, więc nie wiem, czy... Tak. Czy akurat w tym wypadku jednak nie spełnia normy, tak? No, o tyle to, że sprzęt można kupić w odpowiedniej cenie, niby z parametrami jest wszystko ok, jest wypasione na przykład, bo tu widziałam sobie na Lego. No. No ale, no ten plastik, a plastik jest naprawdę po prostu wytrzymały. Ja mam przypadek, że na przykład drugi laptop, który ma moja mama, po prostu jak się go otwiera, to nie ma obrazu. Chwila, czekaj, jak? Jak monitor nie ma... po prostu jak gdyby wiesz, docisnąć, bo on cały trzeszczy, więc chyba to jest tak. Żeby się tak plastik wyrabiał. No tak, no wyrabia się, no to z tym się nie wygra szczerze. Nie, dlatego wkładanie w komponenty w takie miejsca newralgiczne tanich komponentów jest to dla mnie po prostu niewybaczalne. Niewybaczalne, ale to. Nie, no bo no słuchajcie, no jak. Za moich przynajmniej czasów, za moich, to te komputery, jak się odpaliło stary, nie wiem, komputer, załóżmy 66 MHz, tak? 66? Ja miałem, czekaj, mój pierwszy miał 800, także tutaj był trochę lepszy jestem, jeżeli chodzi o, młodszy, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy. Tak, to po prostu to mogłabym go nawet dzisiaj odpalić. Tak. I bym go wykopała. A najśmieszniejsze jest to, że one tak nie hałasowały jak dzisiejsze. Ale wiesz, wtedy komputer nie miał takiej mocy obliczeniowej i to chłodzenie nie musiało być takie, wiesz, mocne. No, to czy nie chodzi o mocne, tylko nie było tak głośne. Rozumiesz, nic tak nie było, nie? I to jest... No, bo te wentylatory to były takie, no, takie. No, takie, no. Słabsze. I wszystko wiadomo. No, takie były, no. Tak. Szukam słowa. Po prostu były słabsze, nie wymagały dużej siły i zasilacze wtedy były mniejsze. No to też racja, ale no... No nie wiem. Po prostu jakoś tak wszystko pięknie chodziło. No jakoś inaczej, ale nie do końca pięknie chodziło. Ja pamiętam czas, kiedy nie było standardu, tak jak dzisiaj mamy jakieś standardy i dzięki temu, nie wiem, idziemy do sklepu jakiegoś komputerowego, poproszę tą część, pach, i już mam złożony komputer. A kiedyś to trzeba było tak, że nawet za pomocą młotka i przeprogramowania zmusić urządzenie, żeby pracowało w danym standardzie. No niby tak, nie? Chociaż nie zdarzyło mi się tak, aż tak hardkorowo, nie? O jest, a mi umieszka uciekła. Takich hardkorów to jeszcze nie miałem, szczerze. I... No bo ty wtedy... Za młody jest. Troszeczkę, no. Niech ci będzie, że troszeczkę za młody jestem. Dalej, bo ja tu już ulicę mam zrobione. Mojego drugiego miasta.
No dobra, sobie tutaj sobie jakoś to prosperuje, damy czas na rozwinięcie, bo Jezu, bo trzeba by mówić. A ty robisz drugie miasto czy pierwsze? Znaczy, czy nadal tamtymi się bawisz? No zdecyduj się. No nie, no które robisz miasto? Nie, za chwilę będę robić drugie. Za chwilę, ponieważ tutaj się wszystko ładnie rozrasta, no i chcę, żeby się rozrosło. O Jezu, muszę te proste drogi ustawić. Pięknie. Tylko nie. Ja nie chcę. O kurczę, co tu się dzieje? Czemu te kratki takie się robią? Walczę z tym jak mogę. Co? Ja pierniczę, ale tu zbombałem. Kształcenie coś chce. Ale nie wiem co. Nie wiesz co chce. Nie chcę. Truje mi. Oj, za wysoki, za podatki, to ja wiem, dla zamożnych. Czekaj, wysłucham gościa. Dla zamożnych wysokie podatki. Ha. Dobra, stru. Średni, a gdzie są... Którzy to są zamożni? No zamożni to są najbogatsi. Tak, właśnie tak myślałam w tej skali. Dobra, czyli im zmniejszamy podatki. Ha, będę taka wypytana. Nie, będę za bardzo minął się. O, dobra. Zobaczymy. Kurde, coś krzywo mi to wyszło, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo tu jest... O Jezu, ale krzywo wyszło. Dobra, mniejsza z tym. Może być trochę krzywo. Dobra. Dobra, dajmy tak. Halo, nie powtórz, nie przedrzeźnij mnie. Mnie się nie przedrzeźnia. Ej. No jak? Out, man. Yes, niby tak. Ja, dobra, to jeszcze, kurczę, gdzie tu mam prąd? Gdzie tutaj może się usadowić? Gdzie ja mam prąd? Jezu. Gdzie tam można jakieś miasto wybrać? Jeszcze za mało kasy i... Ja pierdzielę. Akceptuj. A mogę kogoś zaprosić? O, już wiem. To tamto miasto opuszczę i cię zaproszę tam, na ten mój region. I może wtedy to coś pomoże. Zobaczymy, ale wątpię szczerze. Dobra, tutaj zrobimy typowo fabryczny teren. Dobra, ja już to mam zrobione. Zajmij. Jesteśmy w Hawk's View. Jej! Hawk's View. Tak. Pokaż nam, gdzie tam jesteś. Jeszcze nie zaktualizowało mi. Nie zaktualizowało. No nie. Oj. No nie. Dalej, elektrownia. Pompuj tą prąd. Ten prąd pompuj. O, pompuje prąd. Ale co jest... Ja tego siebie nie... Znaczy, ja tego nie rozumiem. Co? Ale co znowu? Powiedziałam, że w życiu się nie przyzwyczaj do przycisków typu wsad. No i co? Obaliło mnie to. Przyzwyczaiłaś się? Niestety. A widzisz? Mówiłem, że to jest tylko kwestia przyzwyczajenia. Ale wyścigówka nadal nie używam tego. Nie. Wyścigówka to ja tego nie cierpię. Rozumiem, dobra. Kurczę, ale mi tu tak się... myślę, że... Jezu! Że... Co to tam będę, zaraz będę bankrutem. Minus 1500. I 16 tysięcy. Hej, ho! Nastał mój dzień. Nie! Pokonanie, tato. Szybko! Podnosimy podatki. Nie, podnoś. Jest, minus 900. Rudy? Nie mam rudy. Mam za to, mam tylko węgiel? Już jest dobrze, ogólnie. Wow. Nie, to co to było? Minus 700, a ludzie mają przychodzić do mnie jeszcze. Aha, bo mam węgiel i mam ropę. Masz węgiel i masz ropę, tak? Tak.
Wiesz, że cię lubię, nie? I będę potrzebował tych dwóch rzeczy. Tak by to powiedzieć. Drodzy widzowie, za to będzie słono płacił. No dobrze, już dobrze. Nie, no dobrze. Tak, ja to muszę poczekać, jeszcze muszę mieszkańców postawić. Chwila, moment, bo nadal się patrzę, jak to rozbudować, bo tak. Tu mam najmniej złoża węgla mam na górze. Dobra. To ja już wiem jak. Pada! 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 Nie, pada. Deszcz. Straszne. To nie Minecraft. To deszcz pada. To jest naprawdę niefajne jak deszcz. Zaraz będę zarabiał. Wii. Zarabiam 16. Nie, nie pozwalam. Ale ty masz mi mało do pozwalania, już to zarabiam. Pięknie. Co chciałeś powiedzieć? Co mało powiedzieć? do powiedzenia. Już widać, zająkałeś się. Co? No to chciałem powiedzieć. A co ty znowu myślisz, że co chciałem powiedzieć? Coś brzydkiego. To nie było... A czy to, co powiedziałem, było brzydkie? Brzydkie. Nie było brzydkie. No dobra, chciałem powiedzieć, że masz guzik do gadania. O, czy mogę zarabiać, czy nie? No ja widziałam. No właśnie, no. Wiedziałam. Mogę powiedzieć. I kto tutaj jest wredny? Ho, dzisiaj ja. Ho. Taki zły jestem. Dobra, ja tu muszę pomyśleć, jak rozbudować to miasto. Na razie to moje miasto to jest, kurczę, jakieś zaplecze miasta. Wykorzystanie terenu zerowe prawie. I teraz tutaj pociągnąć to do góry, tą linię. Ale mam już 3,5 tysiąca ludzi, a ty ile masz ludzi? Spoko, na razie zero, bo na razie trasy wytyczam. A, ja muszę zobaczyć, gdzie ty w końcu... Mam nadzieję, że do następnej olimpiady zdążę. Do następnej olimpiady, Jezu. Muszę zobaczyć tam. Ma. Tam jeszcze tu nic nie widać. Bo ty masz z opóźnieniem. No nie, jest jakaś jedna ulica. Na wprost. No to jesteś w ogóle z opóźnieniem. Jestem w ogóle z opóźnieniem. Aha, fajnie. Tylko mam nadzieję, że nie opóźnienie intelektualne. Już. Chciałeś? Już jest zastanowienie, widzicie? 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 Tak to jest właśnie. Oj tam. Ja chcę pieniądze. Kiedy moje pieniądze przyjdą? Moje 500 000 wysłałem i jeszcze nie przyszły. Bo ja już mam tu plan. Kradłam ci. Ja już tu mam plan. Łe, tu jest kolej. Ukradłam ci te twoje 500 000, wiesz? Jak wzięłam je wtedy, kiedy spałeś. To strasznie niefajnie, wiesz? Z twojej strony, że je wzięłaś. Whatever, together. No wiesz, co jeszcze ze mnie robisz? Ja muszę poczekać, aż moje 500 000 przyjdzie, bo ja bez 500 000 to ja tu nic nie zrobię. Come on. Ewentualnie co to te ścieki mogę dać, żeby faktycznie mi tutaj one... Ale poszły! Nieczystości brudne! I tak, no, panowie i państwo, trafio. Tego nie róbcie w domu. O, właśnie jaki mamy wiatr? W którą stronę mamy wiatr? O, to jest dobre... Fiona ci podpowiada, w którą stronę masz wiatr. Słuchaj, bo tobie zawieje. Poproszę Fionkę i Smrodek poleci do ciebie. Dobrze. No dalej, kurczę, no te moje pieniądze! Moje pieniądzory! Aha, no to dobrze. No. Tak. No. No. Pilnuj, Fionka, pilnuj, żeby tutaj Sato nie przykłada łap do mojego miasta. Oj tam. Przecież ja nic nie robię, mam rączki u siebie. Chwila. No to zostaliśmy sami na chwilkę. Ja czekam, aż te pieniądze przyjdą, bo pieniądze coś mi nie chcą przyjść. To mnie boli strasznie w tym SimCity, że wysyłanie pieniędzy trwa aż tak długo. Masakra kompletna. To powinno być tak, że ja klikam i dosłownie po minucie, maksymalnie po dwóch powinny już być, a... No co ja mogę zrobić tutaj za 11 tysięcy? Co, kolejną pożyczkę mam wziąć? Kolejną obligację? Zobaczcie. No w sumie stać mnie. To czemu nie, prawda? Dobra, no to jedziemy dalej z tym koksem. Pobawimy się.
dajmy sobie może odtąd. Gdzieś tu. Mam tylko nadzieję, że... Nie, woda! Wiedziałem, że tu będzie woda i nie będę mógł zrobić tego, co tak bardzo chciałem. Żeby nie przeszkadzała aż tak bardzo. Pięknie. O, wróciłaś! Wróciłaś. To się cieszę bardzo z tego powodu. Nie, no po prostu musiałam sprawdzić, zwłaszcza jak ktoś przychodzi. Fok! Nie! Ale ten teraz skopał, wiecie? Skopałem jak nic. Chociaż... Ale będą korki. Trudno. Trudno, że będą korki. Czekajcie, tak nie pasuje. Sorka, jeszcze raz was na chwilę opuszczę. Dobrze, spoko. No ja tutaj nie mam jak tego zrobić, szczerze. Nie wiem, jak to zrobić. Dobra, zrobimy to trochę inaczej. Trochę nie po mojemu, ale dobra. Zrobimy to tak. Tu zrobimy też tak. I teraz to zrobimy lekkim łukiem. Chciałem to zrobić, ale coś mi się wydaje, że nie zrobię tego lekkim łukiem. Chociaż może... Może tak. Nie, tak. Skręć się. No skręć się! No, fuck. Pięknie zrobiłem, ominąłem ten filar. Jest idealnie, rzekłbym nawet. I tu zrobimy teraz też... Może tak? What the fuck, co tam mi się stało? Tak. Pięknie jest, dobra. Damy radę jakoś. Jakoś to wygląda jeszcze, tak to rzeknę. Dobra. Mamy to pięknie zrobione. Tutaj korki, wiem, będą, są, ponieważ, kurczę... No ja by nie spojrzeć, to kurczę... Za wąską tą uliczkę tu zrobiłem. Mi się samochody nie mieszczą. Ale dobra. Oki, jesteś już? Tak, jestem. Fajnie. Tylko słyszę się podwójne. Za chwilę ci to przejdzie. Za chwilę ci to przejdzie. Ała, to mnie zabolało. Wody jeszcze nie postawiłam. Nie boli to szopron. Ale tej wody mam zaczepić się dużo, naprawdę. Po prostu masakra. To czyli dużo czy mało, bo nie wiem. To było sarkastycznie, mało. Ja mam pięknie tutaj wszystko. Nie wiem. I może nawet na turystykę postawię? Chyba postawię na turystykę. Pierwszy raz od łuchu jeszcze trochę stawiam na turystykę. Ja mam turystykę. U siebie w mieście postawione. Info. Oj. Teraz gdzie by to postawić? Ła. Ej, ale jak to się robi? Nie pamiętam, jak to się robiło. Teraz to mnie wykręciło nie w tą stronę, co trzeba. No rozumiem. Tylko kurczę, pamiętasz, jak dawało się specjalizację miasta? Musiałeś przejść szkolenie. Tam było w lewym dolnym rogu. Szkolenie? No jest faktycznie. Widzisz? Ale od turystyki nie mam szkolenia. A tego tu ja już nie wiem. Dobra. Także coś z tym trzeba będzie zrobić później. Jest power, dobra. Jest power! Budujcie się, bo ja muszę mieć zatwierdzone. Daj. Co chcesz zatwierdzać? Zatwierdzać chcę... No wiesz, wydobycie. Wydobycie? Aha. Węgla. Aha. No chyba, że nie jesteś nawet tym zainteresowany, to wiesz. No nie. Zresztą, mu innemu. Możesz coś tam wykminić ogólnie. Czekaj, muszę tu postawię jednak. Trzeba od razu postawić ten ratusz. To pamiętam. To szybciutko zburzymy. To... Ej! Nie tak, nie! No, tak zrobimy. Teraz oczywiście... O, i nazwać mogę miasto, tak. To wiem, że dawno mogłam nazwać, ale teraz nazwiemy je. Townsville! Tak. Jeżeli ktoś pamięta, to w ogóle szacun dla niego, że wie, skąd się wzięła nazwa Townsville. O, ja dobrze to wymawiam. A ty, Mariunka, pamiętasz?
Ale jaki Townsville? Chyba Smallville może ci chodziło. Nie, Townsville. Nie wiem, czy to tak się wymawia, kurczę, ale chyba tak.